kolejki piłkarskiej ekstraklasy rozegrały drużyny Zawiszy Bydgoszcz i Legii Warszawa. Legioniści grający w zielonych koszulkach przyjechali do Bydgoszczy po zwycięstwo, które przybliżyłoby ich do tytułu mistrza kraju. Niestety postanowienie to nie miało na boisku odzwierciedlenia. Przez większą część spotkania przewaga należała do bydgoszczan, którzy utrzymanie w lidze mają już zapewnione. Walczyli tutaj o prestiż. Kilkakrotnie stworzyli sytuację, które mogły doprowadzić do zdobycia bramki. Blisko tego był m.in. w 63 minucie Stefański, ale zabrakło wykończenia. Kilkakrotnie ostro zaatakował bramkę legionistów Dariusz Durda. Legia zaledwie kilka razy przedarła się na pole karne Zawiszy. W momencie, gdy już wszyscy wierzyli w bezbramkowy remis, rzut rożny w 86 minucie wykonywała Legia. Zablokowany Matuszewski nie dobiegł do dośrodkowania, a piłkę na głowę przejął Radosław Michalski i umieścił.